szanowali, że to droga krzyżowa i nie klaskali, nie oklaskiwali tutaj artystów. Może zostawmy te siły na koniec, jak się Państwu spodoba. Także lecimy ciągiem i chciałabym, żeby Państwo przeżyli tę drogę jak najpełniej duchowo. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na ramiona. Bezdomność. Kto z Was chciałby cierpieć? Mało kto chciałby cierpieć za czyjeś winy. Cierpienie jest raczej niechciane, odpychane, zakrywane, ukrywane za wszelką cenę. Jest jakieś wstydliwe. Jest dla słabych. Tego uczy nas kult siły, młodości, happy endów. Ale krzyż jest częścią naszego życia. Czy tego chcemy, czy nie? Samemu go nie poradzimy. On już tam jest. Już niesie mój krzyż. Gdy miara cierpienia wydaje się przekraczać moje siły, mogę próbować uciec na przykład do pubu, na działkę, do kumpli koleżanek, byle jak najdalej od prozy życia. Ale mogę też przyjąć szarą codzienność, na przykład tak jak ludzie bezdomni, i nadać jej jakiś sens. W naszym przypadku zarabianie na życie, robienie prania, gotowanie, sprzątanie to nasza codzienność. Nie traktujmy jej jak karę za grzech. Nie dość, że skazany, to jeszcze musi dla siebie zanieść narzędzie zbrodni. Prawda krzyżowa przestaje być wymagająca. Cierpienie, bieda, bezrobocie, bezdomność przestają być tragedią człowieka. Stają się najwyżej kwestią społeczną, problemem. Kiedy wreszcie pod tym hasłem dostrzeżemy ludzkie oblicze cierpienia i odrzucenia? Wzgórzu wśród skał stary krzyż.
alkoholizm. Pustka w czterech ścianach, rozpacz przychodzi znowu.
Stacja czwarta. Jezus spotyka matkę starości. Matki zapomniane, niechciane, opuszczone. Matki narkomanów, bezdomnych, alkoholików. Matki nienarodzonych dzieci, dzieci cierpiących, skrzywdzonych, bitych. Matki złodziei, łapówkarzy, oszustów. Matki prostytutek, klientów domów publicznych. Matki chorych i umierających. Jaką jesteś matką? Czy życie twojego dziecka jest dla ciebie ważniejsze od twojej kariery, urody, wygodnego życia? Matko, bądź sobą. Nie zabijaj w sobie normalnych odruchów. Nie niszcz naturalnej miłości do swojego dziecka. Bo kiedy będziesz stara, podsumujesz swój egzamin z macierzyństwa. Ona jedna to miłość nie szukająca swego. Pozwala trwać. Trwać przy drugim mimo wszystko, wbrew nałogom, kalectwu, chorobie, starości. To nie jest tak, że Bogu starość się nie udała. To nam nie udaje się starości zrozumieć i przyjąć.
czemu Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż? Pieniądz. Kto?
Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusowi. Media. Nie miała markowych ubrań i jedzenia z górnej półki. Ot, zupełnie przeciętne zakupy w siatce, dała kanapkę, trochę słodyczy i swoje rękawiczki. A mały umorzony chłopak zostawił uśmiech odciśnięty w jej sercu na zawsze. Żeby wyjść z wrogiego tłumu i wytrzeć twarz Jezusa, wymagało nie lada odwagi. Dzisiejszy świat młodych często wartościowuje ich pozycję w internecie. Pozornie dobrze zrobione zdjęcie i ilość lajków pod nim. Siedzenie przed telewizorem oraz rozmowy. Niestety, tylko przez portale społecznościowe. Małżeństwo również wymaga odwagi. Skąd ta schizofrenia, która każe brać ślub w kościele i chrzcić dzieci, a jednocześnie na co dzień żyć, tak jakby Boga nie było? Dzisiejszą odwagę zastąpiła zuchwałość. By powiedzieć Bogu, tobie nic do naszego życia, małżeństwa, rodziny. Nie potrzebujemy Cię. Uczynić coś dla człowieka w skrytości z oddaniem, to wyczyn. Ale czy to możliwe, żeby umorzyć dobro bez błysku fleszy, oka kamery, telewizji? Czy takie dobro jest jeszcze dobre, skoro nikt nie zauważy, nie doceni? A jak mi się odwdzięczy?